A zobaczcie te zdobienia na kominku. Piękne. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj chcemy zabrać Was w podróż do opuszczonego pałacu. Zapraszam za mną. Udało nam się wejść do środka. Już na starcie możemy zobaczyć tą posadzkę. Wszystko w latach po wojnie, jakie wówczas było remontowane z zachowaniem struktur zabytku, co jest dużym plusem dla nas. Pałac, dom myśliwski Hochbergów, bo tak się nazywa miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, jest spory i z tego co wiem, jest już w rękach prywatnych. Natomiast udało się wejść, to i uda się zwiedzić. Zobaczcie, tak wygląda sufit. Kurde, byłem tak zafascynowany tym wszystkim dookoła już, że nie zauważyłem, co tu leży na środku. Pianino. Piękny zabytek. Szkoda, że został tak zrujnowany. Ale został. Nie może tam do okien, tak nie podchodźmy. Nie będziemy się pokazywać mieszkańcom, bo chcielibyśmy zwiedzić to całe, nim nas ktoś pogoni. Tutaj jeszcze widać tapety. W tych ramach. Nie no, pięknie. Jakaś wielka, wielka w ogóle sala. Zobaczcie te zdobienia na kominku. Piękne. Coś pięknego. Co to jest? Drewno? Nie. Nie drewno, no dokładnie. Tutaj po środku mamy jakieś godło. Herb. Nie no, piękne. Dobra. Idziemy zobaczyć do dalszych miejsc. Ogromne pomieszczenia. Tutaj podest, okienko. Z tego co wiem, to dom po wojnie był przerabiany na różne miejsca. Był jakimś ośrodkiem zdrowia. Był domem społecznym. Także przez te wszystkie lata zgromadził tutaj w tym miejscu tyle historii. A jest tak mało informacji w internecie. Byłoby idealnie, gdyby komuś udało się skończyć tutaj ten remont. Tak? Tutaj z tej strony. Musisz przejść naokoło. Panikuję, bo się zgubiła, idę po nią. Halo. Dobra. Tynk na sufitach, średni stan, ale ogólnie wszystko trzyma się kupy. O, jakaś łazienka i zamurowane wejście. Okej, czyli musimy się wrócić. Tutaj nie wejdziemy, tutaj jakieś poukładane cegły. Ale te kafle, zdobienia na kaflach. Tutaj to już nie, tutaj są. O, piwnica może na koniec. Sam. Sam, okej. Tutaj byliśmy? Idzie się pogubić, powiem wam, jest tyle pomieszczeń. No tutaj chyba tylko łazienki. Tak. Kurde, troszkę jak z horroru ta wanna. Tutaj takie ogólnie pomieszczenie, nie? Wyobraź sobie. Taki creepy, nie? Fajne miejsce. Ogólnie fajne na taki nocny nocleg. Idziemy? Na nocleg ogólnie. Tak, idziemy do góry. Drewno. Drewniane schody. Jejku, jak gdyby to odnowić, naprawdę petarda. Kaplica.
No z tego co czytałem, to właśnie było przerabiane na jakiś... O, wyżej nie wyjdzie. O, wyżej sufit już. Kaplica. No to chyba jak wyjdziesz, to będzie z nami kaplica. Uważaj tylko, gdzie stąpasz. U góry już kiepsko, bo tam pewnie był strych. Tutaj podłoga jest solidna. Puste pomieszczenia. Tutaj zbite tynki. Widać, że coś miało być robione, jakieś zacięte prace, ale wszystko stoi. Pewnie brak środków. W takich czasach teraz kiepskich żyjemy. Aha, czyli ja zrobiłem teraz koło, tak? A teraz ty robisz koło. Na strych nie będziemy wchodzić. Czekaj, tam jeszcze można przejść. Wszystko wali się na głowę. Piękne, wielkie pomieszczenia. O, tutaj był kiedyś balkon. Nie będziemy wychodzić na zewnątrz. Przejdę sobie do końca tej sali. Widzę. O. Zobaczcie te okna. Ile tutaj światła się dostaje. Możemy się wyłonić tutaj z tej strony i zobaczyć, jak to wygląda dookoła. Chociaż i tak go obejdziemy, jak wyjdziemy. Piękne miejsce. Jak to wszystko funkcjonowało, to naprawdę musiała być petarda. Okej. Zejdziemy sobie na dół. I zobaczymy, czy coś jeszcze uda nam się zwiedzić. Pałac ten powstał około 1785 roku. Właściciel mieszkał tutaj wraz z córką i żoną. Natomiast podczas wojny sprzeciwiał się ogólnie polityce hitlerowskiej. Podczas wojny wyjechał do Szwajcarii, a córka z żoną zostały tutaj w tym miejscu. Natomiast zostały zabite z rąk Rosjan. Później budynek przeszedł, tak jak mówiłem, na jakąś służbę zdrowia, której właścicielem była kopalnia Torres w Wałbrzychu. Ogólnie dom ma obszerną historię i mega bogatą, jeśli chodzi o przeszłość tego miejsca. Jest to coś wspaniałego. Tyle lat w jednym miejscu i że po prostu to zachowało się w takim stanie. To jest coś niebywałego. Schody są ok, więc zdecydowałem, że chociaż zerknę tylko na ten strych, ale nie będę urządzał sobie tam spacerów, bo podłoga jest tam w masakrycznym stanie. Staram się stawać na te deski po środku, a nie gdzieś na jakieś poboczne. Trochę trzeszczą. Ale wydaje się solidne. No jakbyśmy teraz padli, to nie wiem, czy by było po nas to zbierać. Tutaj kolejna łazienka. No, łazienki. Prysznic. Tutaj już mamy to w obskurnym stanie. Tam nie będę szedł, ale tutaj, gdzie widzę jeszcze kafle, mogę przejść. Patrzcie, tam u góry też jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Kurde, jakie to jest wielkie. Tutaj tak samo. Okej, tutaj to już widać, że wszystko, tam jakieś szafki pozostały. Strych. Okej, spróbuję przejść sobie tutaj po tych schodach. Wyglądają stabilnie. I zerkniemy jeszcze tam. Czyli tutaj było jeszcze jakieś piętro, a dopiero teraz wchodzę na strych. Tylko że to ostatnie piętro, czyli tutaj najwyżej, jest naprawdę w okropnym stanie. O, tutaj
Komin wyremontowany w miarę. Jakieś małe okienko. Podłoga. No w miarę okej. Oj, tutaj już jest napaskudzone przez szczury. Tutaj mamy mniejszą ilość schodów. Tutaj wchodziliśmy. Widzicie to? Te labirynty? Tutaj to nie mam pojęcia, co mogło być. To wygląda normalnie na pokoje. Kurde, poszedłbym tam. Korci mnie, żeby tam wejść chociaż do połowy, ale ta podłoga to jest silniejsza ode mnie. Co tutaj mogło być? Jakieś szafy? Może spiżarnia? Nie wiem. Możecie podpowiedzieć w komentarzu. Tutaj już nie idziemy, bo jest masakra. Dobra. Kurwa. Dopiero teraz widzę, jak ryzykuję. Dobra. Schodzimy. I widzimy się na dole. To zaraz. Zszedłem na dół i tak szukam tej piwnicy, z tego wejścia. Już nie pamiętam, gdzie to było. Chyba tutaj. Klaudia już jest na zewnątrz. Ona do piwnic nigdy ze mną nie wchodzi. Ale ja z chęcią zajrzę. Widzę, że brakuje podłóg. Tutaj ktoś przekuwał, może szukał jakichś pomieszczeń. Aż zerkniemy. Plastik. Ewidentnie to było zamurowane. I ktoś się tutaj przekuwał. Być może coś znalazł. Jak to tam wygląda? A być może było to tylko zabudowanie pod podłogą. Aczkolwiek wszyscy dobrze wiemy, że tak często maskowali i chowali jakiś cenny dobrobyt. Dziwi mnie to, że ta piwnica jest okafelkowana. Sienkowiczki. Kurde, jest dosyć spora. Wejdźmy może najpierw tutaj. Ewidentnie małe pomieszczenie. Kiedyś było to oświetlone. Dziwi mnie to, że te podłogi są tutaj tak strasznie skute, nie? Do samej ziemi. Ja powiem wam, że idzie się pogubić. Tu mieliśmy jakąś skrzynkę elektryczną. Tam również gdzieś prowadzi wejście. No, obejdziemy sobie to wszystko dosyć zwięźle. Nie chcę zostawiać na długo samej Klaudii. Robi wrażenie. Czuję grzyb, że nie chciałbym tutaj zostać za długo, żeby się nie rozchorować. Okej, tutaj chciałem wejść. Stara skrzynka elektryczna. Dużo szkła pewnie wybijali wcześniej okna i drzwi zamknięte od środka. Choćbym chciał, to już stąd nie ucieknę, jeśli ktoś mnie zajdzie. Okej.
Okej, tu byliśmy. Tutaj nie byliśmy. Również tylko okno. Pozostałości oświetlenia. Ale jest mega duża ta piwnica. Nie zdziwiłbym się, jeśli jeszcze nie jedno pomieszczenie tu jest zamurowane. I skrywa to jakieś tajemnice. Podchloryn sodowy, roztwór wodny. To raczej jest ostatnie pomieszczenie. Tutaj był jakiś piec. Sufit różni się trochę strukturą. I to wszystko. Puste ściany, nie ma tutaj zbytnio co pokazywać, aczkolwiek sama architektura i ciekawość. Ciekawość, że to jest tak olbrzymie. Z zewnątrz nie wydaje się to naprawdę na taki duży. Aha, tu wchodziliśmy, za mną była ta łazienka. Znaczy się to pomieszczenie, nie łazienka. Okej. Obeszliśmy całą, bez strat. Żyjemy. A teraz tutaj na schodach ktoś będzie stał. Kurczę. Czemu ja na to wcześniej nie zwróciłem uwagi? Patrzcie, jak to wszystko tutaj było zabudowane. Tutaj jest pusta przestrzeń. A za ścianą jest łuk. Czyli tutaj mogło być jakieś wejście, a później zostało zamaskowane po prostu tą ścianą. Ciekawe. Nie mogło to być okno, bo to już jest w stronę pałacu, nie? Pod pałac. Tutaj mamy już stronę od zewnątrz. A tutaj ewidentnie mamy zamurowaną ścianę. Dobra. Wychodzimy. Raczej już wszystko wam pokazałem. Na zewnątrz mamy jeszcze mały budyneczek. Ale nie wiem, czy będzie sens tam wchodzić. Jeśli pojawi się na filmie, to pewnie tak. Także widzimy się na zewnątrz. Do zobaczenia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i udostępnianiu naszego kanału, gdyż chcielibyśmy w końcu dobić do 1000 i rozwijać się wspólnie z wami. Zapraszamy was do kolejnego odcinka za tydzień.